Cześć, witam Was ponownie i zapraszam do wysłuchania najciekawszych wiadomości z tygodnia. Podczas otwarcia konferencji deweloperskiej firma Apple pokazała nowe systemy operacyjne i usługę Apple Music, która niczego nowego nie wnosi. Co innego iOS 9 ze sprytniejszą Siri. Dzięki uczeniu się asystentka daje coraz dokładniejsze odpowiedzi, a będzie umiała także poznawać kontekst pytań i wyszukiwać semantycznie. To wszystko będzie odbywać się bez chmury, bo podobno Apple nie chce naszych danych. Poza tym w końcu będzie można uruchomić dwie aplikacje jednocześnie na iPadach. Dzięki aktualizacji WatchOS-a nareszcie aplikacje będą działać niezależnie na zegarku firmy Apple, a nie na podłączonym iPhone'ie. Będzie można oddalić się od telefonu na więcej niż 10 metrów. Deweloperzy nareszcie dostaną dostęp do wszystkich czujników i będą mogli umieszczać na tarczy zegarka swoje widgety. Będzie też można szybko odpowiedzieć na maila z zegarka i zapisać na nim więcej niż 12 ulubionych kontaktów. Nie można było tak od razu? Na Macach zagości El Captain. System nazwany na cześć formacji skalnej w parku Yosemite, zdobytej na początku tego roku. System pozwoli łatwo znaleźć kursor, wyszukiwarka Spotlight ma zrozumieć język naturalny, menedżer okien zyska funkcję podobną do AeroSnap w Windowsie 7, a Safari w końcu umożliwi przypinanie kart. Najważniejsze zmiany zaszły jednak pod spodem. Biblioteki systemowe zauważalnie przyspieszą. Przebudowany stos grafiki wykorzysta niskopoziomowy interfejs Metal, znany z iOS-a, dzięki czemu Maci będą demonami prędkości w operacjach graficznych. Hotlot is coming! W redakcji przygotowania ruszyły pełną parą i wielu z Was przedwczoraj dostało już zaproszenia. Pamiętajcie, że musicie zarejestrować się przed 16 czerwca. Jeśli jeszcze nie masz zaproszenia, to nie koniec świata. Od 17 do 21 czerwca otwarta będzie rejestracja dla wszystkich chętnych, a uczestników wybierzemy na drodze losowania 22 czerwca. 9. spotkanie czytelników portalu Dobre Programy odbędzie się chyba już tradycyjnie w Zamku na Skale, niedaleko Lądka Zdroju. W ubiegłym tygodniu na Steamie pojawiła się możliwość oddawania gier, jeśli nam się nie spodobają. Mniej zarabiający wydawcy gier załamują ręce, bo ich klienci zwracają na przykład 72% kupionych gier, czyli 13 z 18. Pojawili się też promocyjni spekulanci. Wielu twórców rozumie potrzebę zwrotów i nie protestują, ale chcą przyjrzeć się zabezpieczeniom DRM, piratom, a przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego ich gry zostały zwrócone. Steam niestety nie wymaga podania przyczyny zwrotu. Pamiętacie Master of Orion? Marka została kupiona przez firmę Wargaming.net wcale nie po to, by leżeć na półce. Gra zostanie odnowiona, a pomogą w tym te same osoby, które pracowały nad nią 22 lata temu. W nowej ekipie jest nawet kompozytor oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Nowa gra ma być prawdziwym powrotem do korzeni, ze współczesną oprawą graficzną. Będziemy więc błąkać się po galaktyce, szukać nieznanych planet, wydobywać surowce i walczyć z innymi rasami o dominację we wszechświecie. Master of Orion. Conquer the stars. 4 stycznia przyszłego roku ma ruszyć nowa wersja centralnej ewidencji pojazdów i kierowców oraz kolejne usługi internetowe. Będzie można sprawdzić informacje o mandatach, ile punktów karnych jeszcze Wam zostało, historię przeglądów samochodu i oceny ośrodków szkolenia kierowców. Modernizacja jest potrzebna i usłyszycie to na każdej stacji diagnostycznej. Obecnie wysyłanie danych jest bardzo problematyczne, a do tego w ewidencji figurują samochody mające 1000 lat, 900 odmian polonezów i 7 milionów samochodów, które od lat nie były na przeglądach, a skutecznie przekłamują statystyki. Netflix niebawem wejdzie do Polski, ale nie wiadomo, czy wprowadzi także swoją odpowiedź na Apple Watcha, czyli Netflix Watch. It's the vast world of Netflix right on your wrist. Means you may be tempted to watch wherever you are. With no interruptions to the moments you can't miss. Szkoda, bo zapowiedział już wersję Plus. Look out for the Netflix Watch Plus, coming soon for a 4K streaming experience you can take anywhere. I co, kupicie? Do zobaczenia za tydzień. I pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału.